nami jeden z faworytów dzisiejszego wyścigu, Arjan Rzeszutko, MRF FM Mountain Dew Adrenalin. No świetnie ci idzie, widzę, że jesteś jednym z faworytów wyścigu, zresztą żółte barwy, może to coś znaczy. Jak oceniasz dzisiejszą trasę i ogólnie imprezę? To znaczy tak, ja o tej imprezie dowiedziałem się z internetu, a z racji na to, że zaczynają mnie nudzić powoli wyścigi XC, szukam czegoś nowego. Bardzo mi się właśnie podoba formuła tych zawodów, które są dzisiaj. Jest to, że tak powiem, no coraz bardziej popularne na świecie. Na Pucharach Świata już praktycznie na każdej edycji robi się tego typu wyścigi. Fajna lokalizacja, fajny klimat, fajna trasa. Trochę techniki, może niezbyt ciężka fizycznie, ale technicznie w paru miejscach na pewno trzeba umieć jeździć na rowerze, żeby pokonać ją sprawnie, szybko. No to widzę, że organizatorzy całkiem nieźle się spisali. No jak zapewne wiesz, ta impreza w tej formule debiutuje w tym roku na Mistrzostwach Świata w Saalfelden w Austrii. No mamy nadzieję, że nasi zawodnicy dobrze się tam sprawią, tobie idzie tu świetnie. Jak byś wytypował dzisiejszą finałową czwórkę? Ciężko mi tutaj typować, prawda, no bo tutaj możemy brać pod uwagę różne warianty, prawda, czy to popatrzeć po czasach, kto osiąga najlepsze czasy, czy patrzeć po prostu po tym, kto zawsze przyjeżdża, powiedzmy, po każdym biegu pierwszy. Ja myślę, że tutaj Bartek Król również kręci niezłe czasy na tej trasie. Ja myślę, że on powinien wejść do finału. Co do reszty, no ciężko mi naprawdę coś więcej powiedzieć, ponieważ no, ta dyscyplina ma to do siebie, że jest bardzo nieprzewidywalna, dokładnie. Czasami po prostu jakiś zakręt, opona liźnie i prawda, leżymy, gleba. Także tutaj. Czyli zgodzisz się z nami, że impreza jest bardzo widowiskowa, nieprzewidywalna i dzięki temu wiele emocji sportowych dostarcza kibicom. Ja myślę, że tutaj no, warto zapytać któregoś z kibiców. Myślę, że na pewno jest zadowolony z rywalizacji. Podoba mu się ta formuła wyścigów. Tak jak mówię, chcemy po prostu, znaczy chcemy. Wy chcecie jakby przyciągnąć do tego kibiców. Bardzo fajna sprawa, bo wiadomo, że o to przede wszystkim chodzi, żeby kibic miał to widowisko, żeby nie było tak, że jedzie prawda, zawodnik na trasie XC, widzimy go tylko raz, potem powiedzmy za 20 minut drugi. Także to jest fajna odskocznia, fajna alternatywa i myślę, że to się będzie rozwijało. Zatem już teraz zapraszamy Cię na przyszły rok, bo wszystko na to wskazuje, że Lublin City Race 2013 odbędzie się, a nam pozostaje życzyć Tobie połamania szprych i dojścia do finału. Nie dziękuję, na pewno w przyszłym roku również zawitam, jeżeli tylko mój czas, prawda, i że tak powiem harmonogram startów pozwoli na to. Panie, dzięki.